jednogłośnie. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 12. Informacje przewodniczących komisji problemowych. Czy ktoś z Państwa przewodniczących komisji problemowych chciałby w tym miejscu zabrać głos? Pani Zofia Jakubska, potem Pan Michał Franczuk. Bardzo proszę, proszę Pani Zofia. No i teraz chciałabym, odebraliśmy doposażenie ogródków jordanowskich przy Marii Dąbrowskiej, jedna sprężynka, skuter, przy Wężyka, jedna sprężynka, samochód, przy Niepokalanej Panny Marii, dwie sprężynki, okręt i kogut, piłkochwyty, stół do gry w szachy, długi podwójny i dwie ławki przy stole i zamontowanie globusa z ogródka przy ulicy Wężyka, przeniesionego z ogródka przy Wężyka. W ogródku przy Marii Dąbrowskiej posadzone zostały drzewa. No, będziemy je odbierać. Bardzo się cieszę z tych drzew, bo już wątpiłam, że one będą posadzone. To są posadzone przez tą firmę, która wycięła gdzieś tam drzewa i miała nakaz posadzenia. Także to są darmowe drzewa. I trochę na małym odcinku takie maleńkie krzewiki też zostały posadzone. To znaczy taki rodzaj takiego, nie wiem jak to wyrośnie, bo to na razie jest strasznie maleńkie. Wyrośnie, to zobaczymy. Tak. Ogródek przy Niepokalanej Marii Panny jest w tej chwili naprawdę bardzo ładny, reprezentacyjny i dobrze wyposażony. I jeszcze jedno tam zrobiłabym. To znaczy zawnioskowałabym wykonanie jeszcze jednej czynności. Nie w tej chwili, bo teraz to byłoby błoto, ale na wiosnę, żeby te wertepy przy kopcu do zjeżdżania na sankach dla dzieci zlikwidować, narzucając tą ziemię z wertepów na kopiec. Kopiec byłby wyższy, a tam byłoby równo, bo w tej chwili to jest bardzo nieładnie przy tym kopcu takie. No to jest porośnięte trawą, ale to są takie nierówności. Tam można by to wyrównać i naprawdę byłby to wspaniały ogródek. Teraz jeszcze do zrobienia w ogródku przy Wężyka będzie w tej chwili ustawiona jeszcze huśtawka kubełkowa dla maluchów. Pojedyncza, bo nie ma miejsca nawet na podwójną. Trzeba jeszcze przenieść ławkę i kosz i podciąć gałęzie, jeszcze tam jest sporo pracy. Przy samolotach proponowałabym w przyszłości, jak będą pieniądze, żeby podwójną huśtawkę kubełkową tam postawić i może te urządzenia siłowe, bo tam właściwie poza tymi samolotami, no to niczego nie ma. Jest taka huśtawka dla większych dzieci, ale dla maluchów nie ma. I to chyba na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Zanotowaliśmy, także będziemy tutaj w tym zakresie. Pani Zosiu, jeśli chodzi o Park Lotników Polskich, tam jeszcze realizacja nie jest wykonana, tak? To znaczy się, jeżeli, bo jest, było z pierwszego przetargu, bo to była odbiory tych huśtawek, tych urządzeń, to Pani Zosia mówiła, to było z drugiego przetargu, a z pierwszego przetargu jeszcze po prostu firma... Pierwszy przetarg mają do końca listopada. Tak, tak, ale no i czekamy po prostu na to, żeby to zrobić. Okay. Pan Michał Franczyk, bardzo proszę. Krótko taki... Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Prosiłbym o uwagę. Krótko taki wstęp. Komisja Zagospodarowania na 16 grudnia zwołała takie posiedzenie, gdzie będziemy się zastanawiać nad tym, jak można by było zagospodarować Park Lotników Polskich. On w jakiś sposób jest już oczywiście zagospodarowany, ale chcielibyśmy pogodzić wiele użytkowników. Proszę bardzo, czy ja mogę coś powiedzieć? Czy 16 grudnia jest Wigilia dla samotnych, jeżeli można było... 18.30.
No ale dobra, ja nie muszę być. A jeżeli przeniesiemy później, czy zmianę dnia sugerujesz? A Boże, chyba żebyśmy Wigilię zrobili w środę. No nie, no ale jest zakopany termin. No to jakbyś wziąłeś. A jak przeniesiemy godzinę? No nie wiem, późniejszą? Na 19. Nie, no to róbcie tak, ja nie muszę. Ale to na 19. Na 16 to spokojnie na 19. Bo w związku z tym może plany zagospodarowania przestrzennego już na terenie, czy że są uchwalone. Teren parku w jakiś sposób nie jest chroniony, bo został uchylony park Czyżyny Dągie, ale urzędnicy się często na niego powołują. Chciałbym, żebyśmy na razie w formie, nie wiem, jakiejś graficznej, w formie planu, niekoniecznie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli uznamy później, że będzie to konieczne, to może warto zawnioskować o taki plan. Przygotowali i spróbowali pozgodzić wielu użytkowników parku, rowerzystów, rolkarzy, osoby uprawiające Nordic Walking. Okazało się, że nawet jogę tam sobie mieszkańcy uprawiają i tak dalej, i tak dalej. Był temat pump tracku, więc chciałbym, żebyśmy to jakoś głębiej przemyśleli, zaprosili na pewno biegaczy, na pewno przedstawicieli rowerzystów, czyli stowarzyszenie, które się do nas zwróciło, bajkoholicy w sprawie pump tracku. Zastanawiam się nad rektorem Akademii Wychowania Fizycznego, ponieważ rektor koło parku posiadał dosyć duży teren, gdzie była szkoła jazdy i parking. Obecnie ten teren nie jest wynajmowany już przez nikogo i mógłby na przykład stanowić przestrzeń jako ogólnodostępny parking do parku. Bo w przyszłości, jeżeli myślimy o tym, że będzie tam dużo więcej osób uczęszczało, tak, użytkowało, to ten parking jest tam niezbędny, tak? A może ta przestrzeń mogłaby być w jakiś sposób na ten cel wykorzystana. Jest ona, właścicielem tego terenu jest Akademia Wychowania Fizycznego, nie jest to teren miejski, ale może warto właśnie z rektorem, mając wspólne cele, na ten temat porozmawiać. I chciałbym, żeby Państwo się indywidualnie zastanowili, jakie funkcje, czy jakie atrakcje, czy jakie rodzaje dyscypliny sportu powinny być dostępne w parku, ale także, żeby Państwo zapytali po prostu mieszkańców i żebyśmy to zebrali sobie w takim razie 16 o godzinie 19 na komisji. I na ten temat podyskutowali, tak. Jeżeli Państwo też jeszcze uważają, że jakieś strony są potrzebne, żebyśmy je zaprosili, to prosiłbym o informację, a ja oczywiście zaproszę takie osoby. Dziękuję. Ja mam do Pana Przewodniczącego, mogę? Do kogo należy chodnik lewy przy jezdni przed sklepem Lewiatan tam za Medweckiego, jak idziemy do tramwaju? Do kogo ten chodnik należy? Bo ten chodnik jest w tak złym stanie, że naprawdę nie można nim chodzić. No można sobie nogi połamać. Dziura obok dziury. No, ktoś się powinien tym chodnikiem zająć. Nie wiem. Ale gdzie? Ale gdzie pani chodziła? Przyjezdni on prowadzi tak gdzieś do tego skośnego chodnika, którym potem chodzimy do tramwaju. Pani Regina Zadęcka wie. Taki równoległy chodnik do jezdni. Pani Regina Zadęcka wie. To jest gminny. Przepraszam, ale ten drog nie należy do spółdzielni oświecenia. Przepraszam, może zróbmy tak, że zarząd to sprawdzi i odpowie. Nie wiem, ale moment, bo ja już sprawdzałem jedną kwestię. Pan Marek Sadowski zgłaszał tam obniżenie terenu w okolicach bloku 41. Idąc za ulicą Medweckiego są schodki i potem idzie ciągnik, chodnik do tramwaju. I to nie jest gminny teren. To jest teren prywatny. Nie, ten między blokiem 47-42 jest spółdzielniany, a tamten drugi ciąg, co jest pitolowy, to jest gminny. Ale który jest? Dobrze, nie rozstrzygniemy przy tym stole, kogo to jest chodnik, pan Marek. Ale może być gminny, bo ten też może być. Pani Zosiu, pan Marek Ziemiański to sprawdzi. Jest to naprawdę 2014 tak pisze, dobra? Jeszcze pan Michał Franczyk, dobrze. Jeszcze mam jedną prośbę do pana. W
Przyżynek, przy Gałczyńskiego. Ja przepraszam, to jest taka moja prośba osobista, ponieważ ja tam często chodzę i mnie to przeszkadza. Ten chodniczek jest taki wąziuteńki, lewy chodnik przy Gałczyńskiego. Jak od sióstr skręcam z tej bocznej ulicy w Gałczyńskiego. Pomiędzy ogrodzeniami? Bardzo wąski chodnik. Krzewy są posadzone przy samym chodniku. Przepraszam, wycięte jest. Ja wiele razy prosiłam o to, jest. O to żeby te żywopłoty wykopać. Wycięte są. Bo żywopłot w tej chwili jest przycięty równo, a on na wiosnę rozrasta się i pół chodnika zajmuje. Ale to jeszcze nie wszystko. On mi w tej chwili też przeszkadza, bo ja nie mogę nawet ręką machnąć, bo to jest wysokie i to są krzaki. No proszę zrozumieć, że jak idę nad trawą, to sobie swobodnie macham ręką, czy niosę jakąś siatkę i mi to nie przeszkadza. Ale jeżeli są krzewy, to one naprawdę przeszkadzają. Po co te krzewy tam są? Czy to jest gminne, to są gminne skrawki gruntu prowadzące od chodnika do ogrodzeń posesji? Po co ci właściciele posesji tam sadzą coś, to ja nie wiem. Trawka tam powinna być i tyle. Naprawdę już R plus pierwszy raz o to proszę i proszę mnie poważnie potraktować. Ale mówię, że jest wycięte. Wycięte jest. Przycięte, nie wycięte. Wycięte są. Przycięte. Ja mówię, niech to w ogóle zniknie. Właściciel posesji z Nastrojowej, ponieważ on jest na rogu Nastrojowej i Gałczyńskiego, to jeszcze teraz wbił kołki i zagroził siatką. No jakim prawem, czy to nie jest jego? Już nie mówiąc o tym, że jest tak chciwy, że nawet chodnik przy Nastrojowej zagrodził i posadził kwiatki. No przepraszam, my też myślę, że te kwiatki są najlepszym świadectwem chciwości człowieka. Gruntu i jak zaczniemy sadzić kwiatki na chodnikach, to którędy ludzie będą chodzić? Panie Zosiu, sprawdzimy, ale wpisz na zarządzie, następnie będziemy to sprawdzać. Dobrze, Bożenka, ty też rozeznaj temat strony własnościowej. Czy jeszcze Panie Zosiu jakieś? Tak, dziękuję. Pan Michał, proszę. Tak, jeszcze tytułem uzupełnienia, bo na komisji pojawił się taki wniosek, był kierowany do zarządu, nie wiem, czy to zostało dalej, już tak powiem, przekazane. W związku z tym, że właśnie te plany wszystkie już zostały uchwalone, ostatnio Czyżyny Łęk, myślę, że dobrze by było mieć, zawnioskować do Biura Planowania Przestrzennego o posiadanie fizyczne papieru i tych planów, aby jeżeli mieszkańcy będą mieli jakieś wątpliwości, czy będą się pojawiały budeczki, żebyśmy mieli możliwość na miejscu zawsze sprawdzić, czy porozmawiać z mieszkańcem. To jest jedna rzecz. Też na uwagę, panie przewodniczący, wystąpił. Jeszcze w temacie. W temacie parku może warto by było również poprosić o mapy geodezyjne po prostu parku, tak żebyśmy mniej więcej wiedzieli po jakim terenie się poruszamy. Ja mniej więcej własność terenu znam, ale również jakieś tam nachylenia i tak dalej, i tak dalej. Ale to też własnościowe i geodezyjne. Gdzie są alejki na przykład, bo to też można zobaczyć na mapie w zdjęciu satelitarnym, ale lepiej, żeby to było rozrysowane, gdzie oświetlenie. 16. Tak. Dziękuję bardzo. To wszystko, panie przewodniczący, dziękuję. Czy jest przewodniczący komisji, pan Witold Nekielski, bardzo proszę. W ciągu ostatnich dwóch tygodni pojawił się temat tego, że powinniśmy się zajmować uchwałą, która dotyczy godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych. Nie zajmowaliśmy w tej sprawie stanowiska, natomiast chciałem po prostu Państwa namówić do tego, by każdy z Was jako po prostu osoba indywidualna wyraził swoje zdanie, bo wydaje mi się, że to jest sprawa dość ważna, która po prostu potem będzie rzutować na to, czy my w niedzielę będziemy mogli kupić rzeczy, o których zapomnieliśmy, albo po prostu Wigilię, tak? Więc apeluję po prostu do Państwa, żebyście składali Państwo swoje opinie poprzez formularz, który jest na stronie MOWiS-u, ngo.krakow.pl. To wszystko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś z przewodniczących komisji problemowych chciał zabrać jeszcze głos? Chciałbym zapytać, na jakim etapie jest sprawa przejścia dla pieszych w rejonie bloku 55 na wsi do dywizjonu 303, między 55 a osiedla Kościuszkowskie. Czekam na odpowiedzi z tym. Wystąpiliśmy, wysłuchamy z tym prawem, jak on finansowy. Czekam na odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Mam taką, nie wiem, no prośbę, ponieważ z tego co wiem, to jeszcze jest mało szczepionek przeciw grypie wykorzystanych. I no, ja bym się zwróciła, bo ja nie jestem w stanie poinformować, no na tablicy informacyjnych wiszą informacje, natomiast proszę wszystkich radnych, żeby po prostu w własnym zakresie poinformowali mieszkańców swoich. Naprawdę to jest chyba najlepsze rozwiązanie, ja tylko mogę prosić, no bo to jest też samo, no trudna sprawa, a szkoda by było, żeby nie wykorzystać tych szczepionek. Z tego co wiem, to chyba jeszcze jest bardzo dużo. Bo to jest taki wiedny dla mnie. No wiem, no jest na pewno. Drodzy Państwo, o tym mówię, znaczy zostało 173 szczepionki nam zostały jeszcze. Dobrze by było, abyśmy je wykorzystali do końca listopada. Mamy jeszcze plakaty, także jeżeli Państwo możecie je rozprowadzić w swoich okręgach wyborczych wśród mieszkańców, bo to... Pani Jola ma dzisiaj te plakaty, także można pobrać. To faktycznie jest w interesie naszych mieszkańców, żeby informacja dotarła, żeby z tego korzystali. Problem jest ten, że w tym roku wyjątkowo musieliśmy zrobić szczepienia dla osób powyżej 65 roku życia, a w latach poprzednich byliśmy bez ograniczeń wiekowych, no i też jest efekt tego, że jest tutaj dosyć ograniczona kategoria osób, która może skorzystać z tego programu. I też miejsca, mi się wydaje. Miasto szczepi. Ale miasto szczepi tylko też powiedzieć bym tak. A to miasto szczepi, natomiast faktycznie... Jak było w Radzie, to jak było w Radzie szczepienie, to jednak My świadomie zrezygnowaliśmy ze szczepienia w Radzie Kotorbu, z tego względu, że co roku organizowaliśmy szczepienia, z których korzystało około 1000 osób. Natomiast wiadomo, że jeżeli pojawiłaby się informacja o szczepieniach, no to do dzielnicy przyszliby w większości ludzie, którzy mają mniej niż 65 lat. No i spotkałoby ich dosyć duże rozczarowanie, że nie mogą skorzystać z programu. Żal byłby wydany na nas. Zawsze panu czytam więcej zarządu, pani przewodnicząca. Pani Zofia Żarkowska, proszę. Tak, ja chciałam tylko zgłosić, że oplakatowałam właśnie mój okręg wyborczy. Dziękuję bardzo pani Zosiu i też bardzo proszę o... Ja mam taką uwagę. Jak jest taka akcja zorganizowana przez naszą dzielnicę i to obsługuje, załóżmy tam trzy punkty, tak? Trzy przychodnie, to chciałbym, bo były takie sytuacje, gdzie mieszkańcy z ulicy Cieślowskiego chcieli się szczepić i zostali źle poinformowani, że na przykład ta ulica nie należy do Czyżyn, tylko należy do Prądnika Czerwonego. I już mamy, załóżmy, deficyt, tak? Następny punkt. No, to już jest kwestia inna. To już jest kwestia podziału dzielnictwa, że Cieślowskiego jest tak podzielone, no to jest problem. Ale uważam, że takie przychodnie powinny dostać, nie wiem, jakąś informację, jakie ulice należą. No to nie wiem, dlaczego mówią całkiem inaczej. No, ale w ogóle nie ma rejonizacji. Nie, tutaj nie jest. Jeżeli jest taka sytuacja, że z której przychodzi to się zdarzyło? Nie mam pojęcia. Jeżeli jest taka sytuacja, to możemy zgłaszać my albo Regina i będziemy to zadać, bo przychodnie jest zobowiązana posiadać obszar, z którego mieszkańcy są uprawnieni do korzystania z programu. Także to jest obowiązek danych przychodni. Jeżeli jest ktoś, to od razu zgłaszać, nie wiem, oczywiście. A czy my nie mamy możliwości zmiany, nie wiem, uchwały w taki sposób, żeby to pytanie nie problemu? Musicie pamiętać o tym, że my możemy realizować te programy profilaktyczne, które zostały zaaktualizowane przez Agencję Opinii i Technologii Medycznej. A oni zaopiniowali właśnie ten program profilaktyczny, który dotyczy osób powyżej 65 roku życia. Niestety. Mamy musieliśmy głównych opisać. Drodzy Państwo, czy jeszcze w informacjach przewodniczących komisji problemowych ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. Pan Bogdan Krupa, Komisja Kultury. Ale sekundę. Proszę Państwa, to nie jest w tym punkcie, ale nie w tym punkcie. Chyba niech będzie w tym punkcie. Proszę Państwa, chciałem bardzo gorąco, że tak powiem, w imieniu mieszkańców drugiego pułku lotniczego podziękować za parking, który został zrealizowany przy bloku numer 15. Parking jest na 30 samochodów, bardzo ładnie zrobiony. Firma, która to realizowała, no tam są drobne uchybienia, ale to są takie bzdurne rzeczy. W każdym razie wykonawca się to zobowiązał, że tak powiem, szybciutko naprawić. To są bzdurne rzeczy. W każdym razie ten parking pozwoli rozładować w jakimś malutkim stopniu brak tych miejsc parkingowych. To jest jedna sprawa i tu jesteśmy bardzo zadowoleni, ucieszeni i wszyscy są zadowoleni.
Ale proszę Państwa, jest jeszcze, są jeszcze dwie sprawy. Jedna sprawa to jest, powraca jak numera, ten autobus 142. Ten autobus 142, no są takie, powiedzmy sobie, bardzo duże grupy nacisku. Nawet zapomniałem w tej chwili, bo się spieszyłem, nie wziąłem pisma, ma takie dość poważne pismo w domu. No żałuję, że nie wziąłem. Że po prostu ludzie, ludzie po prostu wręcz żądają, żeby ten autobus 142 jednak z powrotem wrócił na swoją trasę, bo te wszystkie, że tak powiem, odpowiedzi z IKIT-u to są nic nie warte, bo to nic nie wnosi. I ja bym chciał, żeby jakoś dzielnica w jakiś sposób, silniejszy, czy ja wiem, jakiś nacisk użyła, żeby jednak, bo takie mówienie, że można dojechać, jak się 3 czy 4 razy przesiądą ludzie 70-letni, to nie ma problemu. Tylko że z tymi przesiadkami jest kłopot. Mam dwie osoby, które po prostu, że tak powiem, no, w czasie tych przesiadek, tych przejazdów, no, uległy ciężkim wypadkom. To jest jedna sprawa takich, powiedzmy sobie, negatywnych tematów. No i druga sprawa jest bardziej poważniejsza, uważam, że ten pas pieszy, który jest w tej chwili koło bloku mojego, koło bloku 15, koło bloku, ten cały pas, który idzie od ulicy Kłosowskiego po Nową Biedronkę, no to się zrobił tor przeszkód dla wózków, rowerów, pieszych i olaskach ludzi i tak dalej. No, chciałbym, żeby się też rozeznać sprawę na temat tego pasa, no bo to nie jest pas pieszy, tylko to jest droga techniczna, która powstała 35 lat temu do budowy tego osiedla. No i ta droga w dalszym ciągu jest. Sądzę, że takiej drogi drugiej w Krakowie już nie ma. Chyba nigdzie takiej drogi już nie ma. Dziękuję bardzo. Zapowiadając, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o ten ciąg, to jest tak, że to nie jest droga, to jest ciąg pieszy. Niektórzy chcieli tę drogę, natomiast my się na to nie zgadzamy, bo zgodziłoby to interesy mieszkańców, ale instytucji funkcjonujących w tej okolicy, szczególnie żłobków. Ale nie mówię o tym, nie mówię przy żłobku, mówię przy siódemce, przy ósemce, na drugiej półkroku, tylko mówię o tym drugim. Przy środku w sensie przy szkole, prawda, o tym mówię, dokładnie o tym. To nie jest spółdzielni? Proszę? Nie. Czy jest? Ale to jest spółdzielni. Spółdzielni na pewno nie. Tak, Bogusiu. Około siatki kołowego jest spółdzielni. No to ja to sprawdzę w dokumentach. Ja to sprawdzę w dokumentach. My nie możemy wywrzeć większego nacisku na zarządy infrastruktury komunalnej i transportu. No, my jesteśmy niestety władni w tym zakresie. Pisaliśmy pisma. No przykre to jest, że radni miejscy, którzy to podejmują takie decyzje, no nie biorą tego pod uwagę. Nie biorą. Są może młodzi, może nie są stary. No, podnoszą brew do góry. Pani Ania Brybniaka, potem pani dowiedzia. A to już są sprawy bieżące? Sprawa 142 jest bardzo ciekawa. Dlatego, że ja zwracam się do mieszkańców, żeby się zapisywali na listę, że będziemy jeździć autobusami 439, 427, one jeżdżą non-stop busy. I powiedziałam im, że tak, o 7 trójka czy dwójka, o 8 i tak przez przynajmniej 3 kursy wybrane i będziemy po prostu testować, ile ludzi wsiada, zgłosimy się 2 osoby, czyli im to tynda. Skoro nie chcą, no to niestety nikt za nich nie będzie pracował. Przecież powinni się pomóc. Jeżeli chcą mieć przywrócone autobusy. Panie przewodniczący, przy okazji odpowiedź w międzyczasie się pojawiła, tak jak miała z biura analiz stanu własnościowego, własność spółdzielni mieszkaniowej. Tak? Ja chciałabym w sprawie autobusu 142, bo mnie mieszkańcy też to wciąż zgłaszają i pytają mnie, co rada załatwiła w sprawie tego autobusu, ponieważ zbieraliśmy podpisy, prawda? Ale chodzi mieszkańcom moim nie tylko o dojazd do Cmentarza,
cmentarza Wadowicy, ale o dojazd do cmentarza Grembałów, Dołek, żeby ten autobus po prostu nie jechał prosto po przejechaniu, właśnie nie tak jak tramwaj, tylko żeby po minięciu tych dwóch budynków dawnej dyrekcji kombinatu, żeby skręcił w prawo, tak jak na Balcownie się jedzie, i potem jakąś ulicą, nie wiem, ona się Brodowa nazywa czy jakoś, żeby dojechał do ulicy Darwina, bo chodzi o kontakt z kaplicą. No i jak jeżdżą na pogrzeby, to tutaj wysiadają przy kaplicy na dole. A teraz chyba i z góry od tramwaju jest bardzo daleko. A poza tym... tam ludzie mają dużo grobów. Teraz szczególnie w okresie Wszystkich Świętych to mnie zaczepiali i mnie pytali, bo tam by sobie podjechali autobusem, a tak muszą naprawdę daleko chodzić. I to jest naprawdę ważna sprawa, żeby to załatwić. Jest to ważne. No może jakaś delegacja pójdzie tam do tej pani dyrektor, bo pan przewodniczący jest taki bardzo bardzo łagodny taki. I może na tą panią trzeba tak trochę, nie wiem, no, mocniej. Któregoś pan. Nacisnąć. Będziemy w takim razie analizowali inne sprawy. Zapinam, pani w sprawie tej jeszcze autobusu? Nie autobusu. Kasztanowy tam mają nam nasadzić, którzy złamał. Ale to już przejdziemy do spraw bieżących, dobrze? Tak. Jak już w sprawach bieżących.